witam was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Dzisiaj gramy sobie szóstotirowym ciągiem ciężkim szóstego poziomu. Oi, tak, jest to już wyekspiłem ostatni raz, jak odcinek pokazywałem, to było chyba w World of Tanks specyfikacje. Tu miałem jeszcze Oi Experimental, tak? Już od jakiegoś czasu mam Oi. Od razu sobie kupiłem też z tą lepszą haubicą, więc jest zabawa, nie powiem, bo potrafi piąta tier 1 szutować bez większego problemu. Mapa urwiska, nie przepadam za tą mapą i rzuciło mnie aż 7 tiery. Zobaczymy jak to będzie. Na razie jadę tu gdzie chyba nie zawsze, aczkolwiek będę się wlógł. Niestety, a to będzie bolało, bo no 10 km na godzinę 8 to tak chyba będzie spadać cały czas. Jak widzimy, nie tylko ja jestem taki wolny, niezupgradowany T29 też dowodem prędkości nie jest. To co, lecimy. Co oni mają w ogóle, nawet się nie przyjrzałem. Jest oni Tiger, no niestety mamy tylko T29 i to jeszcze nieulepszony, ale trudno. Churchill 7, a o i V-ka jest. I K1 i Heavy mamy K1. No mają trochę przewagę, jeśli chodzi o HP. Co mi tak mi się wydaje. No widzę, że już tam spoty raz niszczyliśmy. Nie jest tak źle. Tam strzelanina widzę naokoło tego już pojechali. Jak Panther tam już zdołał dojechać. Nie, nie trafię go. Choćbym chciał. Lecimy tam jest jak Panther, MX, tam jest Cromwell, Churchill, VK, K1. Nie wiem gdzie pojechał IS i oni. Nie mam ich w ogóle nigdzie na minimapie. Ciężko powiedzieć. Kamel tu widzę wyrwał, zaraz go chyba rozwalą. Tak? To powinni. Ła, no co za szczuja. No co, teraz jakiś twardy? No uciekaj, uciekaj. Pewnie na hita by poszedł, więc... Dobrze, że zgrał. No co, dużo mi nie przywalił tam 270 to. Pokaż, bo po prostu nie wierzę. Czemu oni mnie tak wszyscy nie lubią? Nie, za przyjemnie brzmiło. Umucili trochę dosyć mocno. Przeszkadza mi to, że nie widzę granicy tej górki. Teraz lepiej. O wiele. No, trochę za późno zareagowałem. Ja się skontuję. Niestety to co boli w tym OI, to nawet przy parku na zmniejszenie prędkości czasu przeładowania to jednak to jest około 20 sekund, więc... Nawet przynajmniej potrafi przywalić się, jak to właśnie teraz zrobiłem. Za 700 plus podpalenie. Zabawa jest naprawdę niesamowita. Jak ktoś lubi tak właśnie grać, no to bardzo polecam czołg. Super zabaweczka. Jest co robić. No, czy ludzie naprawdę mnie aż tak nie lubią? Teraz się nie zaopiekujemy. No, dziękujemy panu. Tigerek. No, jemu bym jednak wolał nie wyjeżdżać, a tam jest znowu... Oni był na plecach, więc nie dobra, on tam pojechał. Zobaczymy. Mam nadzieję, że ten type mnie tutaj trochę obroni, mam nadzieję, przynajmniej. O, on jedzie tutaj. Bo to mam... Albo mogę tam pojechać i zginąć, albo ten mnie rozwalcie. Nie przebiegł, no widzicie. Pancerz z przodu jest po prostu gigantyczny. Jeszcze jak się skontuje, no to... No, no cóż. Nie miałem zbyt wielkich szans. Także widzimy się w następnej bitwie. No, kolejna bitwa. Ten sam czołg, stwierdziłem, że nie ma nic ciekawego, czy mógłbym pojechać, więc wziąłem znowu. Znowu nas rzuciło na 7. Tym razem to my mamy tutaj grę, oni mają ISA, ale zobaczymy. Mapa Lakeville. No, dość przyjemnie się tutaj gra o im, bo można się stać po prostu w tych uliczkach, wystawić tylko przód.
To nic nie przechodzi. Ale zobaczymy. Jest, tam się już widzę pokazał. Na szczęście, niestety trzeba bardzo uważać, bo jak się tutaj jedzie, to właśnie najczęściej się na jakichś dużych czołgach, takich jak niestety oni się właśnie koncentrują i tłuką stamtąd. To nie jest miłe, uwierzcie. W ogóle nikt tu chyba ze mną nie jedzie. Wszyscy stoją tam. A nie ten AMX chyba tu przyjdzie też. Chociaż tyle. Chociaż tyle. PZSFL. Pokaż to się. On musiał uciec. No, nie zdążył. Jest. Czy ja mam z GS-em jakieś szanse? Jeśli wystaje tylko w szut i się troszkę skontuje, to prawdopodobnie nie przebije. W ogóle jeśli gracie przeciwko OI, to nie strzelajcie w przód. Nie strzelajcie tu. Wieżę. Większa, o wiele większa jest szansa to, że wejdzie w wieżę, niż że wejdzie w ten, w przód. Jeśli macie tylko możliwość, to oczywiście trzeba walić po bokach, bo tam jest bardzo mięciutki. No tak jak widzicie, te 3485 nie daje rady. Ci też. Teraz... To weszło? Nie, przydałaby się mała pomoc mimo wszystko. Ała. Nie, tylko... Nie, nie wierzę. Trafi mi przedział amunicji. Teraz to przeładowanie będzie trwało chyba 40 sekund. No jak widzicie, nawet sam IS nie jest w stanie mnie przebić. Ała. Ale artyleria już tak. Miło by było, jakby ktoś w końcu przyjechał pomóc, ale widzę, że się chyba nie zanosi. No. To jest właśnie ten czołg. Co z tego, że mnie tutaj tłuką już od godziny? Jednego zdążyłem skasać po prostu one-shotem. Czy on żyje? Należy je. Tylko, że niestety nie mam zestawu naprawczego, zapomniałem załadować kilka bitew temu, no i tak się to kończy. To też, no, team trochę zwalił, bo zamiast mi przyjechać pomóc, w momencie, gdy się tu strzelałem, to oni sobie stali tam, kampili, dlatego to jest 4-4, a oni kapują tą bazę. Jak widzicie, no, obrażenia są ogromne po prostu z tego działa. Nie da się ukryć. No, no niestety, przykampili mnie. Trudno, mówi się, trudno, takie życie. No to co, na razie, koniec. Widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!